achieved with CryEngine. No i witajcie w grudniu. Właśnie dzisiaj mamy drugi dzień tego miesiąca, ostatniego miesiąca w roku, czyli właśnie grudnia. Moi drodzy, jak widzicie już na załączonym obrazku, no niestety jednak ja musiałem podjąć decyzję, gdyż głosowało, można powiedzieć, 4 osoby, chociaż więcej osób tam napisało mi pod ostatnim filmikiem, no ale część napisała tylko tam jakieś swoje opinie, że tak powiem, ale nie właśnie, nie zagłosowała, nie wybrała tej gry. No a tak się stało, moi drodzy, że wszystkie 4 osoby wybrały wszystkie różne właśnie 4 gry, które tam wam wypisałem pod ostatnim filmikiem. No więc ABCD, wszystkie, każda jedna osoba właśnie wybrała, no więc ostatecznie ja musiałem podjąć decyzję i właśnie wybrałem grę numer A, czyli właśnie Enemy Front. Pomyślałem sobie, że właśnie nie przeszło mi całej tej gry i pomyślałem właśnie, padłem na taki pomysł, że po prostu ją dokończę. Dobrze, troszkę ściszę, bo nagłusza mi chyba, przynajmniej jest mi z tym źle. No więc moi drodzy, co? No chyba nie ma co dłużyć, tak mi się wydaje. Słyszycie pewnie tą muzyczkę, no może teraz już troszkę mniej, bo właśnie ściszyłem. Dobra, no to się logujemy, to jest właśnie ta strona startowa. Oczywiście gra Enemy Front opiera się na drugiej wojnie światowej. No, między innymi Warszawa, tutaj jest wiele innych misji. Oczywiście jeśli ktoś nie wie, bo właśnie graliśmy w tą grę już bardzo dawno temu. Pamiętam, bo przed chwilą oglądałem sobie, wspominałem, można powiedzieć, tamte czasy właśnie wtedy, kiedy graliśmy jeszcze w Enemy Front. To były początki, zrobiłem dopiero, znaczy tylko 2 odcinki zrobiłem z tej gry. Dosyć długie, teraz zrobię inaczej, że po prostu na tym etapie gdzie mi się zapisze, to po prostu jeśli twierdzę, że odcinek dosyć długo trwa, no to nie będę dłużył i po prostu jak się napisze, to przerwiemy, najwyżej zrobimy tak, że jedną, że tak powiem, tą misję w grze podzielimy sobie na kilka odcinków, żeby było po prostu to wygodniejsze i dla mnie, no a przede wszystkim dla was, tak, dla was widzów oglądających, więc żeby tak długo nie trwało, bo wtedy troszkę przesadziłem z długością tych filmików, no ale zresztą nie miałem innej opcji, bo wiadomo, czasem mnie nabiją mnie i tutaj pewnie też tak będzie, tak więc będę musiał powtarzać, że tak powiem. No jak mi wyjdzie, to oczywiście. Dobrze, moi drodzy, do wszystkiego jeszcze się przyzwyczajmy. No, bo ja dopiero dzisiaj w zasadzie uruchomiłem tą grę i no nie pamiętam, co było czym. W sensie, że jeśli chodzi o sterowanie, tak więc z czasem na pewno się przyzwyczajmy i się dowiemy. No tak więc trzecia misja teraz, zdaje się. Wypróbowałem, wiem mniej więcej, gdzie jesteśmy. No ale oczywiście jeszcze to jest początek, więc no, dobrze moi drodzy, to jest jeden gracz. Mamy 3 opcje, nowa gra, wybór misji, no i przede wszystkim tutaj na górze, jak widzicie, kontynuuj i my właśnie damy sobie tą na samej górze. No i zaczynamy. Oczywiście gra jest po polsku, znaczy właśnie, może to nie jest takie oczywiste, no ale właśnie ta gra jest po polsku. Postacie mówią po polsku, tak więc no taka troszkę inna, bo jak wiecie, w niektórych grach tak jest, no przynajmniej może nie wiecie, ale ja na przykład grałem strzelanki i były i napisy po angielsku, i postacie mówili po angielsku, więc no, po polsku mamy, więc o tyle fajnie. No, a co chciałam powiedzieć właśnie, że jeśli ktoś, bo na pewno są takie osoby, bo to było naprawdę kupę czasu temu, więc jeśli ktoś nie wie, a chciałby się dowiedzieć, to niech, chodzi mi tutaj o odcinki Enemy Front, no to może sobie wejść w playlistę gry, właśnie w taką playlistę, ona jest właśnie u mnie, jest to playlista publiczna, dostępna dla każdego i widoczna dla każdego, tak więc
Możecie sobie zobaczyć i przypomnieć, jak to wtedy wyglądało. No a teraz sobie wznowimy po tak długim czasie, po prawie 2 latach, w sumie, bo to było na początku lutego, więc no tak przybliżenie 3 miesiące, no właśnie dzisiaj mamy 2 grudnia. No i mamy tutaj napisane, że już możemy startować. No okej, dobrze, nie będę zagłuszać, bo teraz będzie krótki filmik. Troszkę. Jasne. A co z tobą? Co robiłeś przed całym tym szaleństwem? Byłem samotnym buchalterem. Naprawdę? Tak. Każdego ranka oceniałem, czy moja firma przetrwa niemiecką okupację. W końcu miałem dość. I wtedy wstąpiłem... Jezus Maria, przepraszam. A patrzcie, akurat tak się złożyło, że kichnąłem w takim momencie, kiedy coś tam się stało. Dobrze, nie będę wam zagłuszał. Słuchajmy sobie, co oni mówią. No tak mi się nagle kichnęło. Okej. A moi drodzy, i tak właśnie jeszcze co do długości filmików, no właśnie, no to tak jak mówiłem, jeśli pojawi się nam gdzieś tam w kącie jakiś komunikat, a że mi się napisało i że już nie wróci do tamtego momentu, w sensie, że jakby nas zabili na przykład w końcówce, aby gonaliśmy te roboty, no to właśnie w takim momencie, kiedy pojawi nam się jakieś tam logo gdzieś w kącie, no to wtedy będzie to oznaczało, że nam się automatycznie zapisuje, no więc jeśli oczywiście filmik będzie tyle trwał, no to wtedy na tym etapie skończymy. Jeśli będzie oczywiście długo, moim zdaniem, no więc tak będziemy robić. Oczywiście nie liczcie na to, że filmik będzie trwał w granicach 10 do 15 minut, bo coś takiego jest niewykonalne. No, ten odcinek, powiedzmy, jest pierwszy dopiero i jeszcze jesteśmy nieprzyzwyczajeni. No ja też zresztą, bo... a dobra, już nieważne, tylko chodzi mi o to, że wiecie, no nawet jeśli gram sobie osobiście w jakieś gry strzelankowe, no to w tą akurat nie grałem, więc też jeszcze nie do końca wszystko wiem, w życiu nie do końca wszystko tutaj wiem, to jest dopiero początek, więc dla mnie to też nie jest takie wszystko tutaj oczywiste, więc musimy być uważni. No i co, to chyba tyle, dobra. Oni coś nam tutaj będą mówić, jak widzicie na razie jesteśmy w kościele. W takim właśnie zrujnowanym kościele, wcale nawet nie wiem gdzie jest to. Ale wydaje się, że to jest Warszawa. O, widzicie, tutaj jest taka chorągiewka, ikonka z białą chorągiewką. Tam mamy napisane także liczby. A to oznacza właśnie, moi drodzy, że tam jest nasz cel. Tam musimy dojść. I tu nam pokazuje, ile metrów mamy właśnie do tego celu. No więc, okej, to sobie się powoli przesuwamy. Oczywiście w tym odcinku można coś nie wyjść, jeśli możemy się potknąć. No bo to jest tak jak mówiłem, począteczek, nie grałem w tą grę, tak jak właśnie wam mówiłem już bardzo długo, tak więc... Oj, czekajcie, bo tu jest właśnie ciekawa sytuacja, oj. No widzicie, wchodzimy właśnie w ten klimat, strzelanki. No dobra, tutaj właśnie musimy wsiąść na te... No nie wiem, jakby to powiedzieć. No tutaj po prostu musimy wsiąść i zacząć strzelać. No widzicie, już któryś we mnie gnojek trafił. No i musimy jak najszybciej tutaj zabić tych wszystkich gnoi. Oczywiście naszymi wrogami można powiedzieć, no są hitlerowcy, tak? Czyli Niemcy, trzecia Rzesza. No i tutaj też są nasi pomocnicy. O, tutaj ci to tutaj stoją. No a my musimy strzelać do wroga. Dobrze. No to chodzimy, jeśli będziemy dużyć. O dobra, musimy X trzymać. O kurde. O dobra, zabiliśmy jednego. O teraz drugiego zabiliśmy. O tam jeszcze strzela do nas. O tam jest chyba jakiś czołg, no nie wiem. Oj, czekajcie, bo tak widać za bardzo. Nie wiem teraz co zrobić. O, czekajcie, tu możemy przybliżyć. O, tam stoją. Kurde. Co takich ich tu dużo?
O, tam też wybuchło. Nie wiem, czy ja przypadkowo trafiłem, czy toś akurat w tym czasie wybuchło samo z siebie. Oj, czekajcie, chyba musimy uciekać. Znaczy, musimy sobie odpocząć, bo widzicie, są te czerwone brzegi na ekranie. To znaczy, że my dostaliśmy, tak? Od Niemców, więc musimy sobie chwilę odpocząć. Czekajmy, aż ta czerwień tutaj nam zniknie. Jak będzie ich jak najmniej. Okej, dobra, już prawie w ogóle jej nie ma. Okej, dobra, już nie ma jej w ogóle, dobra. To wsiadamy ponownie. No i jedziemy. Kurde, ale gdzie oni są? Czekajcie, tu skądś strzela jakiś. Widziałem tutaj amunicję. O, dobra, spoko. Jednego załatwiliśmy już. W sumie już więcej niż jednego, no wiadomo. Teraz jak tu ponownie wsiadłem. Kurde, ale... Oczywiście tutaj nie ma co oszczędzać amunicji, bo tu jest nieskończenie wiele. Tym bardziej, że i tak gdzieś się przemieścimy, tak? Pójdziemy sobie stąd, to więc... Tutaj liczba naboi nas nie będzie interesowała i nie ma co naprawdę oszczędzać. Trzeba po prostu ich wszystkich tutaj rozbić. O, czekajcie, to się tu napisane, wykonane. Odeprzyj atak wroga. Nowy cel do odeprzyj atak przed kościołem. Dobra. Czyli już wszyscy zwiali. Nawet widzicie, wszystkich nie zabiłem, było ich o wiele więcej, a i tak. No udało nam się. No to spoko, fajnie. No to idziemy. Mamy nowy cel. Tu mamy lornetkę, czekajcie, czy to jest nasz? Chyba tak, bo ma tutaj opaskę Polski. W sensie, że polska flaga, więc chyba to jest jednak nasz. Chyba po prostu musimy tam podejść. To się mi się tak zacięło, przed chwilą myślałem, że jakiś filmik krótki. No ale po prostu mi się zacięło. A taka chwilowa laćma. O kurde, będziemy snajperami teraz. Oczywiście nie dziwcie się, jeśli okaże się, że odcinek będzie trwał no, dłużej niż 20 minut. Bo tak też może być. Po prostu na razie nie pojawiła nam się żadna ikonka w kącie tutaj, ale nie pojawiła nam się żadna tutaj, wiecie, ikonka właśnie, która sygnalizowałaby nam, że gra została napisana. Kurde, ale skąd oni do nas strzelają? Ja wiem, że snajperzy, tylko że kurde, co? Ale taką słabą bronią to chyba my nie będziemy strzelać, co? Jak tutaj można zamienić? Jak to się robi? Czekajcie, zobaczę sam. Oj, nie, nie o to mi chodziło. Dobra, moi drodzy, niechcący przycisnąłem jakiś klawisz i tam chciałem po prostu wyrzucić jakąś bombę, podpalić i ja po prostu mogłem od razu szybko ją rzucić. Mogłoby się palić gdzieś tam, to już nieważne, a bez sensu się tam dabiłem, bo za długo ją trzymałem. No więc no dobra, dabiłem się, ale na szczęście tamten element gry się napisał, no a my po prostu... Kurde, ale jak tu się biega? O, tak, dobra, spoko. O, widzicie, już coś wiem. Okay. Na ten temat. Okej, musimy na jedną z wieś wejść. No za to teraz musimy być już maksymalnie skupieni, bo jak nowy dam ciała, to już fajnie nie będzie. Tak patrzę się na te chorągiewki właśnie, bo one mi wiele mówią. Gdzie mam pójść? No więc właśnie znalazłem wreszcie jakieś przejście. Ale musimy, kurczę, mieć jakąś broń właściwą, bo takim czymś to ja naprawdę nikogo nie pokonam. Czekajcie, tu coś tu jest? Nie, chyba nic. Chyba nic.
okej, dobra, idziemy sobie wobec tego wyżej. No i tam na pewno są jacyś ci szwaby jakieś. O, czekajcie, mamy jakąś tutaj podpowiedź, możemy wziąć jakąś broń. Tylko kurde, znowu zniknął mi ten komunikat. Nie, teraz... Gdzie ona jest? O, dobra, tu jest. No to strzelamy. Mamy kolejną misję. Znaczy, no może nie misję, no właśnie, bo misja jest cały czas ta sama. Tylko mamy kolejne zadanie, no właśnie. Tego słowa. A, dobra. A, już nieważne. Dobra. Szukamy jakiegoś gnojka. Poczekajcie, tutaj widzę jakieś strzały, tylko że oni strzelają do tego naszego chyba. Skądś tam, tutaj jakąś ścianą. Wystawimy się, żeby nas trochę postrzelali. O, czekajcie, tam już widzę jakiegoś. Tu nikogo nie ma. No dziwne. Dobra, to się ukryjemy tutaj. Dobra, czekajcie. Jest tu gdzieś jakiś? No kurde. O, tu jest. Dobra, chyba załatwiliśmy, a nie, czekajcie. A nie, dobra, załatwiliśmy, jednak się nie podniósł, no na szczęście. O, tu jest gnoje. O, patrzcie, prosto w łeb. Trafiliśmy. A co i tak, mamo? O, czekajcie, tu jest! A, widzicie, on jest, tutaj, jest tak ubrany, dokładnie koloru tego mieszkania, tak? Tego tutaj, tej kamienicy. Tego bloku tutaj, dokładnie w takim samym kolorze miał strój. Ja po prostu go nie zauważyłem. Ale już go nabiłem. O, czekajcie, tutaj przyjechał samochód z następnymi. O, już zabiliśmy od razu. Tamten nawet nie zdążył wysiąść. Ale już dostał czachę. O, czekajcie, patrzcie, idealnie trafiliśmy w beczkę z jakąś substancją łatwopalną i ona wybuchła obydwu tutaj tych wysiadających samochodów właśnie załatwiliśmy. Tym samym, no widzicie, palą też samochód. Jedny samochodzik. Ale w sumie to co tam? Szwabski samochód. Myślę, że nie fajnie. Oj, czekajcie, to mi się stało znowu. Kurde, ale po raz kolejny mnie nabili. Mówię wam, jak to jest wkurzające. No chyba też was takie wkurzało. Więc tym bardziej już, żeby znowu nie dużyć. Strzelamy do nich, właśnie z prawej wieży. Weźmy sobie strategię. Oczywiście. No jedziemy z tym koksem. Musimy być bardziej przytomni, bo tam jest czołg. Który na nas strzela, to nie musimy być naprawdę podwójnie wręcz skupieni. To jest naprawdę trudne zadanie. Strzelać do tych i jednocześnie kontrolować, żeby nas nie strzeli czołg. Musimy jak najszybciej dać tych łośków z okien. Kurde, ale proszę. Tego dziada nie mogę nabić. A, stąd on strzelał, hej. Ale tak w niego nie mogę trafić. Dobra, to muszę wobec tego kogoś innego. O, tu widzę człowieka. O, i akurat teraz muszę przeładować. Matko, nie wiem, czy słyszeliście. Kurde, dlaczego? O, dobra, chyba wreszcie go nabiłem. Bo już nie ma tutaj tego ikonki. No i dobra, tak musimy być czujni, naprawdę, bo znowu ten czołg durny może wszystko zepsuć.
ukażemy jemu się. Nie wiem, czy on na razie tu jest w ogóle. O dobra, transporter. I bum! Wszyscy chyba zginęli. Chociaż nie do końca. Widzę, że część przeżyła. O nie, przeładowani. Kurde, to jest tak nerwiające. Nabiliśmy ich. O dobra, musimy się schować. Prawdopodobnie gdzieś tam czołg się czai po prawej stronie. No i widzicie, tak jest. To był czołg właśnie. O nie. Kurde, trudne to jest. Dobra, to wobec tego tutaj będziemy strzelać z takiej odległości. Okej. Jeszcze tutaj sobie jeden patrzamy i już kończymy. Oczywiście na pewno to nie będzie takie szybkie. Kurde, gdzie oni są? Ja ich jak na razie nie widzę, może tutaj przejdziemy gdzieś na dół. Że będzie nam łatwiej. Albo może przejdziemy sobie na lewą stronę. O właśnie. To jest jeszcze lepszy pomysł. Bo będziemy sobie strzelać z góry, a oni będą strzelać w dół i będą być trudni. No tak, więc dobra. Szybko strzelamy. Kurde, gdzie oni są? O, tutaj widzę, jest jeden. Nie wiem, czy zabili go? Byłoby to bomba, czy nie? O, teraz dopiero go zabiłem, okej. Staram się nie ruszać i się popatrzeć, czy jakiś obiekt na dole się rusza. Będzie najlepiej. O, dobra, tutaj jest jeszcze jeden. I go mamy. Ładnie. No, ten czołg chyba nas na szczęście tutaj nie widzi. Jak nie dobrze, że zmieniliśmy stronę. Chyba, tak mi się wydaje. Poczekajcie, tu jest jeszcze. O! Ło, patrzcie, jakie trafienie! Niczym rasowy snajper. Piękny strzał. O, tam są jeszcze na dole. Okej. No i teraz zostali nam w zasadzie tutaj większość po prawej stronie. Niemcy. Oj, czekajcie, bo tutaj już czołg. No było blisko w sumie, nie ukrywam. O, tam strzelam. To trafiłem go, czy nie? Chyba tak. O, czekajcie, tu kolejny. Chyba go jednak nie dobiłem. O, tak, nie dobiłem go. O, teraz dopiero. O, tu stoi jeszcze jeden. Pięknie. Stoi nam sobie chyba jeszcze czterech. Pytanie, gdzie oni są? Gdzie oni mogą być? Tam jest czołg, więc musimy naprawdę uważać. Czekajcie. O, tam jest! Ktoś tam przeszedł. Tu też skądś coś strzela. Jeżeli widzę tego kogoś... Oj, czekajcie. Ale czemu ty mnie odpychasz tutaj, kolego? O, tu są! Przynajmniej jeden był. No dobra, zostało chyba ich czterech czy trzech. Ten ciągle mnie popycha, ale kurde, nie da mi żyć. Normalnie. Oj.
Skąd on strzela? A tu! O, patrzcie, mamy nowy tel! Zniszcz czołg wroga za pomocą pancerza rzeka albo czegoś tam. No i tym samym napisała nam się gra. No więc chyba kończymy. Niech to! Poszukaj budowek za. Chyba, że jeszcze spróbujemy ten czołg zniszczyć, ale musimy pancerz rzeka znaleźć. A ten pancerz rzek chyba nie jest blisko. Tak coś czuję. Takie mam przynajmniej przeczucie. No nie wiem, okaże się, ale schodzimy na dół. O, dobra. Będziemy mogli z tego do celu, tylko tam jest ten czołg nieszczęsny. O, stamtąd strzela właśnie. Ktoś widział panter Fausta. Dobra, szybko sobie dojdziemy. Żeby nas nie zestrzelił ten czołg. O, czekajcie, tu jest chyba jeszcze jeden. O, tak, tak, to był nasz przeciwnik. Sam nie wiedziałem, ale też tak myślałem. O, czekajcie, patrzcie. Ale pięknie w niego trafiliśmy. Gdzieś jeszcze jeden został. To chyba gdzieś jest pancerz, tak mi się wydaje. Ten pancerz Faust. Jakaś amunicja. Dobra, chowamy się. O, tak, jest pancerz Faust. No dobra, no to celujemy wobec tego w czołg. Już pozostało nam nic innego. No i teraz musimy dobrze w niego wycelować. Jest, tak, jest, jest, yeah. No widzicie, wreszcie się udało, chyba na trzecim czy czwartym razem. Wreszcie się udało ich wszystkich tutaj roznieść. No dobra, moi drodzy, to w tym odcinku chyba na tyle. Tam jeszcze chyba w kościele, tam gdzie byliśmy, tam chyba znowu są Niemcy. No, ale już chyba ten odcinek będzie za długo trwać. To nie wiem. Mam nadzieję, że to się zapisze wszystko. Ostatni punkt kontrolny. No nie wiem, nie chcemy chyba tego, co? Dobra, no to wobec tego w tym odcinku to na tyle. To znaczy się pierwsza część tej misji, a właśnie ta misja chyba się nazywa wysadzenie pociągu. O ile się nie mylę, jest to chyba trzecia misja. No chyba nie, tylko na pewno właściwie, bo drugą była właśnie powstanie warszawskie. To już było właśnie prawie 2 lata temu. No tak więc dzięki wam bardzo za uwagę. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. No, widzimy się, no właśnie, właściwie nie powiedziałam wam tego, widzimy się znowu po prawie 2 tygodniach, no ale więc już opowiem wam w kolejnym odcinku, a w ogóle to nie wiem, czy wiecie, no chyba jeszcze nie, bo wam tego nie mówiłem, ale od tej pory planuję tak zrobić, że będziemy robić tak jak wtedy jeszcze zanim w ogóle graliśmy w tą grę, to teraz będziemy grać w takim układzie, że najpierw Eurotrack, później właśnie Enemy Front, później American Truck i później FIFA. Tak więc o jedną grę więcej oczywiście, no i tak to będzie właśnie wyglądało, więc w następnym odcinku powracamy do symulatora, a tak konkretnie American Trucka, tak właśnie, w wersji amerykańskiej. No więc w tym odcinku to na tyle, troszkę mieliśmy problemów, ale oczywiście z czasem będziemy się już przyzwyczaić. No widzicie, już tutaj trzecia czy czwarta próba przyniosła tutaj, widzicie, efekty, rezultaty, tak, korzystne. Wreszcie pokonaliśmy wroga, no a w kolejnym odcinku oczywiście będziemy kontynuować tą misję, no i mam nadzieję, że ją przejdziemy. No zresztą nie ma innego wyjścia, musimy ją przejść, jeśli chcemy przejść całą grę. No więc tym bardziej nieduże dzięki wam za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, no i miłego weekendu.